Cześć, witam Was serdecznie z tej strony Rekin Biznesu. Słuchajcie, jesteśmy po drugim głosowaniu na projekty do naszego portfela kryptoemerytura i dzisiaj chciałbym nagrać odcinek związany właśnie z tym głosowaniem oraz troszeczkę powiedzieć na temat tego naszego portfela oraz projektów, które tam będą się pokazywały na głosowaniu, później wybór i zakup, bo coraz więcej pytań się pojawia odnośnie tego wszystkiego. Coraz więcej ludzi ma pewne tutaj pomysły, plany, no i postanowiłem, że to troszeczkę trzeba udoskonalić i troszeczkę trzeba o tym powiedzieć szerzej. Jakbyście mogli zauważyć, na głównej tapecie mamy projekt kryptowalutowy Refinance, bo to on wygrał w ostatnim głosowaniu. Głosowanie odbywa się na kanale YouTube Rekin Biznesu w zakładce Społeczność, ale również na Discordzie w zakładce Ankiety. A więc jeżeli ktoś ma ochotę wziąć tutaj czy tutaj na głosowanie, no to bierze, wybiera sobie ten portal, który mu bardziej odpowiada i tam oddaje swój głos. Co chciałbym powiedzieć jeszcze więcej? Wiele osób do mnie pisze, że powinienem przed takim wyborem tych trzech projektów zrobić taki filmik informujący, czym się charakteryzują te projekty, co sobie przedstawiają i dlaczego ja wybrałem je do pierwszej trójki. Słuchajcie, no jest to jakaś pewna koncepcja i pewien pomysł na to, żeby robić takie filmiki, ale uważam, że jeżeli ja bym miał się skupić tylko i wyłącznie teraz na przygotowaniach, na każde trzy projekty omawiać i każdy projekt przedstawiać i po prostu, nie wiem, o czymś mówić, no to brakłoby tego czasu, po prostu ja bym musiał tylko się zajmować i wyłącznie wyszukiwaniem informacji na temat tych projektów i siedzieć cały czas tylko i wyłącznie w tych trzech projektach, które będą przedstawiane, a wiecie dobrze, że YouTube to nie moje, to nie tylko moje jedyne źródło utrzymania, bo przecież mam normalną pracę i musicie też również mnie zrozumieć, że po prostu czas, który ja poświęcam na zrobienie czegoś, no jest odejmowany z mojego życia rodzinnego i mojego tutaj czasu prywatnego. No niestety tak to wygląda. Powiedziałem, jeżeli będzie, załóżmy tam, nie wiem, 10 tysięcy subskrypcji, 10 tysięcy wyświetleń, to można się zastanowić nad zmianą koncepcji i można poświęcić cały dzień wtedy na budowanie tylko i wyłącznie kanału kryptowalutowego i tylko i wyłącznie skupić się o tym, co ja powiedziałem na tej telewizji, która będzie przedstawiała świat kryptowalut od rana do wieczora. Ale to jeszcze daleka droga, jak na razie prawie jesteśmy jednym kroczkiem już na 2600. Tych subskrypcji naprawdę nie przybywa, Bóg wie ile. Nie wiem, czym jest to spowodowane, bo niektóre kanały istnieją po prostu o wiele, wiele krócej, a mają większy zasięg. Nie wiem, czy to jest spowodowane po prostu jakimiś finansami, zastrzykiem przez te osoby, które są na YouTubie i po prostu promują swoje kanały. Słuchajcie, dlaczego ten REF wybrałem? Za chwilę Wam pokażę, dlaczego ten REF, bo opis tego projektu każdy może znaleźć w internecie. Słuchajcie, to nie jest tak, że wybrane projekty, które ja wybieram z giełdy Binance, bo tylko na giełdzie Binance kupujemy te projekty i chciałbym Wam powiedzieć również jeszcze taką ciekawą rzecz, że zobaczcie, jeżeli jest hype na jakiś projekt kryptowalutowy, jak teraz Shiba na przykład, i chociaż CZ Binance pisze, że nie za bardzo mu było i nie na rękę listowanie tego projektu na Binance, to społeczność wywarła taki nacisk, że on po prostu ugiął się i wylistował ten projekt na giełdzie Binance, ale powiedział, że jest to ogromne ryzyko i trzeba się zastanowić, jeżeli zdecydujemy się na zakup takiego projektu, który rośnie 42 000%. Słuchajcie, 42 000%, projekt, który bierze się znikąd. Tak naprawdę. I to, co ja powiedziałem, że w świecie kryptowalut często pojawiają się projekty, które są wyjęte po prostu, jak to się mówi po polsku i po prostacku, z dupy, po prostu z dupy i nic sobą nie reprezentują, mają jakieś obiecanki, ktoś tam stworzył jakąś stronę, jest jakiś hype na mega społeczności, ktoś to popiera i to leci jak łańcuszek, po prostu jeden za drugim, tak jak pingwiny chodzą po prostu, czy tam wysiadują swoje jajka na Antarktydzie. Słuchajcie, i ja bym był, nie mówię, żebyśmy nie kupowali takich projektów, bo sam prowadzę taką, przeprowadzę. Na moim Discordzie jest taka zakładka odnośnie shitcoinów i tam dzielimy się różnymi spostrzeżeniami i czasami kupujemy sobie za jakieś małe kwoty te shitcoiny. Po prostu ja robię to dla fanu, dla jakiegoś doświadczenia. Nie robię to z myślą o tym, że zarobię Bóg wie jakieś tam pieniądze, chociaż aczkolwiek chciałbym Wam powiedzieć, że są ludzie, którzy piszą
Ile w tym jest, powiem Wam, rzeczywistości nie jestem w stanie tego zweryfikować, ale są ludzie, którzy piszą, że zarobili, po prostu stali się milionerami. No tak, ale trzeba sobie odpowiedzieć jeszcze jedną taką kluczową tutaj rzecz, że człowiek, który staje się milionerem, nie zainwestował 100 dolarów, moi drodzy. Zainwestował 3 Ethereum wtedy, więc zobaczcie, jaka to jest olbrzymia kwota ryzyka. I dopiero po takiej inwestycji w takiego shitcoina i rzeczywiście odbiciu go na jakieś niebotyczne poziomy, można stać się milionerem. To tak chciałbym to powiedzieć, bo rzeczywistość, którą niektórzy starają się kształtować, jest zgoła odmienna do tego, jaki jest prawdziwy rynek kryptowalut. I czasem zastanawia mnie po prostu mechanizm działania takich projektów kryptowalutowych, no ale nie od dzisiaj i nie od wczoraj wiadomo, że ludzie tylko pragną zdobyć bogactwo, pragną zdobyć jak najwięcej dóbr materialnych i poszerzać swoje te wartości. No i dlatego dzięki temu, dzięki sprzedaży po prostu marzeń robi się takie projekty i one po prostu osiągają kosmiczne ceny. Słuchajcie, no gdzie tu taka szyba do takiego refa, który zaraz Wam pokażę, tu jest strona ref, możecie sobie zobaczyć dostęp do płynności w DeFi łańcuchów bloków. I zobaczcie, no projekt, który opiera się na iluś łańcuchach, który jest po prostu, nie wiem, przyszłością pewnych założeń kryptowalutowych, nie osiąga tak spektakularnych wzrostów, ba nawet ostatnio przecież mieliśmy te spadki, gdzieś jest niżej położony i po prostu nikt tego nie widzi. I wiele osób na Twitterze pisało, że jak to jest, że projekty, które są wartościowe, nie odgrywają tak kluczowych roli, a jakieś shitcoiny po prostu rządzą w świecie kryptowalut. Słuchajcie, ja z mojej tutaj strony, na moim kanale usłyszycie po prostu, żeby podchodzić do tego z jakąś rozwagą, z jakimś sensownym po prostu planem, bo ja powiedziałem, ja niczego nie neguję, bo w świecie kryptowalut wszystko jest możliwe i każdy zakup może przynieść odpowiednie profity, jeżeli jest on zrobiony rozsądnie i według jakiegoś planu. Powtarzam to od powstania mojego kanału i cały czas o tym mówię. Refcoin każdy może przeczytać na jego temat, wpisując w Google. Moi drodzy, no troszeczkę weźmy ruszmy ten swój tyłek, ruszmy tą swoją mózgownicę do tego, żebyśmy zmusili się do tego, żebyśmy wiedzieli, w co inwestujemy. To nie jest tak też, że można wszystko podać na tacy i tylko i wyłącznie z tego korzystać. Bo ludzie, którzy angażują się w pewne rzeczy, no tak jak powiedziałem, poświęcają swój czas i swoją energię do tego, żeby coś zbadać, coś gdzieś tam wyszukać albo w czymś uczestniczyć. Zobaczcie, ogromny projekt, który buduje po prostu międzyłańcuchową tutaj korelację na DeFi i dołącz tutaj do ekosystemu. Zobaczcie, mamy przedstawiamy platformę REF, czyli jest to projekt DeFi. Możecie sobie wejść, to wszystko zobaczyć. Zobaczcie, mamy DEX i AMM i stablecoiny i rynki pieniężne. Zbudowany na podłożu Polkadot. Polkadot, który gdzieś cały czas z tyłu buduje swoje zaplecze to blockchainowe, buduje swój ekosystem i na razie, jak widzicie, jest po prostu gdzieś cicho, cicho z tyłu, ale myślę, że przyjdzie moment, kiedy to wszystko wypali, kiedy to wszystko uruchomione będzie w 100% i wtedy zobaczycie wzrosty na tych projektach, które są zbudowane na Polkadocie. No niestety tak jest zbudowany świat kryptowalut, że jeżeli jakiś projekt jest ambitny i daje coś, co w świecie rzeczywistym jest wykorzystywane, no to niestety budowany on jest przez rzesze ludzi, którzy mają ogromną wiedzę i ogromny zasób takich dobrze działających planów i nie da się tego zrobić, tak jak to, co ja powiedziałem, w ciągu kilku miesięcy, tylko to trzeba zbudować w ciągu kilku lat. No niestety tak to jest i zobaczcie projekty, niektóre kryptowalutowe, które osiągają pewne później no swoje ATH, istnieją już ileś lat, są rozwijane, budowane, rozszerzane, rozbudowywane i tak dalej. Co jeszcze by można było powiedzieć o projekcie REF? No zobaczcie, no wchodzimy na, możemy wejść na jego Twittera, to co o czym ja powiedziałem, społeczność to 137 tysięcy, możemy sobie tutaj zobaczyć wszystko to, co dzieje się w REF-ie.
możemy zobaczyć, jakie wydarzenia są i jakie wydarzenia będą. Mówiłem o tym blockchainie 3.0. REP aktywnie uczestniczy w tym całym budowaniu tego projektu DeFi na tym wielołańcuchowym po prostu blockchainie. I naprawdę, jeżeli ktoś jest zainteresowany zakupem tego REP-a, no to możemy to po prostu wspólnie zrobić na naszym portfelu, na portfelu kryptowalutowym. I dzisiaj ja chciałbym Wam pokazać jeszcze odnośnie teraz tego mojego portfela kryptowalutowego, bo ja powiedziałem Wam, że tu jest razem z widzami robione wszystko i tu razem z widzami ja kupuję. Zobaczcie, ustawiłem w tego projekt Wiczeń za $25 na 0,2. Wczoraj przy zjeździe otworzyła mi się pozycja. I na portfelu mamy już 125 wiczeń, mamy 84 centów do przodu. I teraz chciałbym Wam powiedzieć o tej zmianie, o której mam tutaj okazję Wam powiedzieć. Słuchajcie, myślę, że po takim głosowaniu, kiedy wygra jakiś, poczekajcie, kiedy wygra jakiś projekt, ale nie, bo to do BUSD, przepraszam, chwilkę, ja mam BUSD, o, tak. Kiedy wygra jakiś projekt, myślę, że w tym filmiku później, który następuje po wygraniu tego projektu, będę już mówił o tym, że można zakupić. Dlaczego? Dzisiaj zobaczcie, po wczorajszym zjeździe można było ustawić pozycję na otwarciu i wejść w REF, a zarobić dzisiaj już, pisali ludzie na Discordzie, około 20% na tym wejściu. A więc ja biorę sobie jedną godzinówkę, patrzę, jak to wygląda i ja moje wejście, moi drodzy, ustawiam już dzisiaj, aczkolwiek umówiliśmy się na to, że zakupy będą odbywały się w sobotę. Ale ustawiam tą pozycję dzisiaj i mówię, w jakich widełkach ja bym to kupił. Każdy z Was może to wykorzystać i może również u siebie to ustawić na swoim portfelu. A więc biorę kup i wpisuję mój tutaj, akceptuję. Co tu mi się wyskoczyło? Dobra, podpowiedź. Słuchajcie, i to, co ja dzisiaj tutaj sobie wpiszę, to ja sobie wpiszę cenę, jaką chciałbym kupić REF, to jest 0,41 i wpisuję sobie tutaj kwotę 25 dolców i to wychodzi, że jeżeli cena się otworzy, będę mógł zakupić 609 tych REF-ów. Robię sobie kup i otworzyłem swoją pozycję. Jeżeli spojrzymy tutaj na ten wykres jednogodzinny, no to ja ustawiłem, zobaczcie sobie tą pozycję powyżej 0,4, ale można by również ustawić na 0,4 albo ustawić, moi drodzy, na, już Wam mówię, na 0,4, no 3,5, 0,4, 4, no można by było tak wejść, 0,4,3. Mniej więcej od 0,4 można było wejść do 0,4,3 albo 0,4,4 można otworzyć swoją pozycję. W tym przedziale uważam, że jeżeli byśmy kupili REF-a, będzie to dobre otwarcie na nowy projekt kryptowalutowy na naszym portfelu kryptoemerytura. I tak bym po prostu tutaj to zostawił. Mamy czas teraz, moi drodzy, do następnego głosowania czy do następnego poniedziałku. Ja postaram się teraz przygotować pewien cykl właśnie kilku projektów, które będą w następnym głosowaniu uczestniczyły. Czyli wybiorę ileś projektów, bo mówię, omówię to je tak bardzo ogólnikowo, nie będę się zagłębiał w jakieś kosmiczne tutaj analizy, jakieś inne rzeczy, ale mam kilka tych projektów tutaj w głowie i w następnych filmikach przedstawię Wam to, co będę mniej więcej chciał w głosowaniu następnym, żeby uczestniczyło. Zobaczycie sobie, będziecie mogli później napisać na Discordzie, jak Wy to widzicie, czy Wam to pasuje, czy widzicie takie projekty w tym głosowaniu następnym na te trzy propozycje. Z tego, co zauważyliście, wybieram po prostu propozycje, czyli różne projekty kryptowalutowe, które mają jeszcze ogromny potencjał na wzrosty w najbliższej przyszłości. No jest to Wiczeń, który wygrał pierwsze głosowanie i teraz jest REP, który wygrał drugie głosowanie. Takich projektów będziemy tutaj wybierać więcej, bo tak jak powiedziałem, miesięcznie 100 dolców ładujemy w ten projekt kryptoemerytura. Na następny miesiąc znowu 100 dolców i następne. Oczywiście, jeżeli powiedziałem, będą korekty, będziemy mogli powtarzać te
zakupy niektórych projektów, ale to jest wszystko jeszcze do obgadania i obmyślenia. Widzicie, dynamicznie się to wszystko zmienia, dynamicznie następują pewne tutaj przetasowania i można w ciągu jednego dnia po prostu fajnie wejść w jakiś projekt i już go mieć na swoim portfelu kryptowalutowym. A więc widzieliście po prostu, jak mój portfel wygląda. Otworzyłem pozycję, mam kupione VeChain, kupuję teraz REF i jedziemy dalej z koksem. Będziemy zajmowali się następnymi projektami, które będą pojawiały się tutaj w naszych propozycjach do głosowania. Słuchajcie, no co, tyle na dziś. Mam nadzieję, że jeżeli dołączacie do naszej Discordowej społeczności, są zakładki, możecie dyskutować ze mną, bezpośrednio pisać do mnie, również będę starał się jak najszybciej odpowiadać na Wasze pytania. Zapraszam Was do uczestnictwa takiego aktywnego, do polecania kanału, do udostępniania. No, budujmy tą naszą społeczność, bo zobaczcie, jeżeli jesteście na Discordzie, niektórzy ludzie naprawdę dają fajne info i można z tego tytułu skorzystać i później coś sobie uczknąć do portfela jeszcze naszego innego, który mamy każdy z nas indywidualnie. Bo tych projektów naprawdę pokazuje się masa i masa jest tych projektów hype'owana na szybki strzał, po prostu na pewne wejście, wyjście i zapomnienie o tym, że w ogóle w tym uczestniczyliśmy. Tak ja to widzę, tak ja to będę starał się tutaj pokazywać. Wiadomości różnych innych rzeczy na temat kryptowalut jest ogromna ilość i ogromna masa, ale ja powiedziałem, szerzej będę mógł się tym zajmować po prostu, jeżeli będę miał określoną liczbę już tutaj subskrybentów i subów i wyświetleń, bo wtedy będę mógł poświęcić cały dzień typowo tylko na przygotowanie wielu, wielu różnych informacji, wiadomości, ciekawostek i tak dalej. Dziękuję serdecznie za uwagę, za to, że jesteście razem ze mną. Pozdrawiam ciepło i do następnego filmiku. Cześć!